Cześć! Witam Was w kolejnym filmie, w którym gramy na tablecie Teclast X98 Pro. W dzisiejszym odcinku zagramy w Fallouta 3 Game of the Year Edition, także zaraz będziecie mieli okazję przekonać się, jak ten tablet poradzi sobie z postnuklearnymi postkowiami, dlatego zapraszam na film. Także zaczynamy Fallouta 3. Jest to Game of the Year Edition, spolszczyłem ją co prawda i od razu powiem Wam, co się dzieje, ponieważ gra, tutaj mam akurat zmodyfikowaną konfigurację, ponieważ gra ma problem z działaniem na Intel UHD, więc jest zmienione na GeForce. Jeśli go damy grę na Ultra, to co prawda gra się odpali i da się grać w krypcie, natomiast za chwilę będzie to, co sami zobaczycie. Dlatego właśnie zdecydowałem się, że będziemy grać na nieco niższych detalach. Natomiast tak jak Wam obiecałem, dostaniecie film z Falloutem 3. Oczywiście w lewym górnym rogu tutaj macie ilość FPS-ów, a sama gra, zaraz też zobaczycie dokładnie, ile się ładuje. Idzie całkiem szybko i sprawnie. I już w tym momencie mamy grę gotową. Klikamy sobie kontynuuj. Ja zrobiłem dosłownie sam początek, tylko wyszedłem z krypty. I o ile byłem jeszcze w krypcie, wszystko działało poprawnie. W momencie, kiedy z krypty wyszedłem, zrobiło się to. Przeczytałem chyba z 50 tysięcy wątków na różnych forach, na Reddicie i tak dalej. Niestety nie ma na to dobrego rozwiązania. U mnie działa granie na detalach średnich. Jak będziecie chcieli, to mogę Wam kiedyś w kulisach wrzucić, jak działa to właśnie na detalach ultra, jeszcze w krypcie, zanim wyjdziemy. A powiem Wam, że działa bardzo fajnie i praktycznie nie ma różnic nawet w FPS-ach między tym, co zobaczycie za chwilę, a tym na ultra. No, ale teraz już zaczynamy. Tak jak mówiłem, to będzie sam początek, żebyście mieli po prostu rozeznanie. Zrobimy sobie jakąś pierwszą taką małą potyczkę, może pójdziemy na bandytów. Co prawda mam tam niewiele amunicji, ale zawsze coś. Tak jak mówiłem, wersja Fallouta 3 Game of the Year Edition jest w oryginale, jest anglojęzyczna, łącznie z dubbingiem podstawowej części i napisami. Natomiast mam wgrany patch, który przywraca polskie napisy. Dźwięków akurat nie polonizowałem. O, i jesteśmy już w grze. Jak widzicie, 40 FPS-ów, 41. Nie wygląda to źle. Jest całkiem przyjemne dla oka. I lecimy dalej zwiedzać sobie. Tak, oczywiście. Point Lookout. I wszystkie dodatki. Jak widzicie, naprawdę nie ma źle. Gra chodzi płynnie. Nawet w rozdzielczości. Nawet między trawami. Tak, oczywiście Broken Steel. Tak, wszystko mamy. Bierzemy wszystko. Z tego co pamiętam, tu zaraz będzie latało oko enklawy. Zawsze lubiłem do tego strzelać. A my nie pójdziemy sobie, chociaż możemy sobie zajść na chwilkę do Megatony. A, jest. Chociaż wolałbym iść tam na bandytów, żeby wam pokazać, jak dokładnie wygląda walka, bo to, co się dzieje po mieście, to nawet jest średnio ciekawe w tym momencie, bo jak wiadomo, chodzi tylko o to, żeby przetestować na tym tablecie gry. To, co mnie wybitnie irytuje w Falloutach, to fakt, że nasz bohater chodzi jak mucha w smole. To jest po prostu niesamowite. Co prawda jest do tego mod, nawet na krypcie, gdzie jestem administratorem, pokazywałem ten mod, natomiast grę tak na dobrą sprawę zakupiłem tylko i wyłącznie do tego, żeby wam pokazać, jak ona będzie grała, jak ona będzie wyglądała na tablecie, ponieważ przy premierze ta gra mi się niesamowicie nie spodobała i swoją kopię jeszcze wtedy nie steamową
Po prostu sprzedałem. Dobra. Tutaj sobie weźmiemy broń na troszkę dalszy dystans. Już prawie całkowity. Snajperem to ja nie zostanę. Ale przynajmniej strzela się z tego lepiej na dystans niż z pistoletu. No. Ewentualnie zawsze możemy zrobić partyzantkę. I chyba tak zrobimy. I wchodzimy sobie do szkoły. Witaj, szkoło. Pamiętam, że na początku tego etapu się dosyć bałem, bo nie wiedziałem po prostu, co się tutaj stanie. Natomiast... No i mamy też wac. Bez problemu działający. O, pięknie. Ładnie główka poleciała. Pancerz nam jest niepotrzebny. Mamy swój na razie, który jest mocniejszy. Co nas tu teraz wesołego spotka? Gdzie on jest? A, tu, w drzwiach. Jednego mniej. Ale tu nic nie widzimy. Jak widzicie, nawet przy średnich tych detalach fakt, może grafika nie powala, chociaż te efekty cząsteczkowe, wszystko wygląda całkiem przyjemnie. Nie ma generalnie... No, strzelaj, ubij go. Co jest? Coś mi się chyba mysza przycina. Czas na nową. Ach, to było piękne. Killing time mówisz? Skoro killing time, no to killing. No chyba faktycznie będzie killing. No, nie wiem. Coś mi mysz ostatnio chyba przestaje kontaktować. Nie wiem dlaczego, szczególnie, że to jest kablówka. Czas na nową, w sumie ta już jest dosyć mocno wysłużona. A w VAT się działa bez problemu. Uuu. Czyżby główka odleciała? Nie? No to lecimy dalej, zobaczymy, co tu można z nich wyciągnąć. Ach, jest. Da. Zestrzel go. Ach, z daleka, pięknie. I szkoła praktycznie oczyszczona, bo motocykla przydaje się dopiero w momencie, kiedy mamy mody. Dobra, słuchajcie, jak działa już Fallout 3? Wersja Game of the Year Edition na Steamie, na tablecie Teclast widzieliście, a ja zapraszam Was do podsumowania odcinka. Jak widzieliście, z małymi problemami z kompatybilnością, ale Teclast X98 Pro
bez problemu poradził sobie z Falloutem 3, także jeśli lubicie tę grę, to jak najbardziej ten tablet spełni wam się i będziecie mogli pograć sobie całkiem fajnie w tą właśnie pozycję. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie to tyle. Dajcie znać w komentarzu, co wam się podobało lub nie podobało i koniecznie napiszcie mi, jaką grę widzielibyście tutaj następnym razem. Jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i klikajcie przycisk subskrybuj. Zapraszam was również na moją grupę na Facebooku, czyli Tablety Janka, gdzie zawsze dostaniecie film przed premierą. A także zapraszam was na mojego Instagrama, Snapchata i na mój profil Steamowy, do którego linki znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!